Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku Ronaldinho i spółka. Dzisiaj przedstawię wam na samym końcu piłkarzy, na których będziecie mogli głosować. Mowa tutaj oczywiście o ikonie. Ikonie, o którą będzie wyzwanie, które przedstawię wam w kolejnym odcinku, a właściwie kilka wyzwań, ale dobrze. W poprzednim odcinku na samym końcu przeprowadziłem dwa losowania. Srebrnego piłkarza olewam, serio, no, widziałem propozycję, by to był srebrny Cristiano, ale no ja nie będę go wpuszczał z ławki, bo mam za dobry napad wyjściowy, więc postanowiłem zrealizować złote losowanie i kupiłem Gaję na lewą obronę. Czy mamy pełne zgranie? No prawie, mamy ten Paulinho, ma ósemkę, ale to jest oczywiście grywalne. Kurzawa usiadł na ławce, no bo jest wolniejszy, grało mi się nim dobrze, ale Gaja daje nam trochę więcej tempa, no i w ogóle no... Zawsze jakieś wzmocnienie, choć też nie wiem, czy nie będę trochę zmieniał systemu losowania, ale na razie gramy. Na razie gramy. Należy pamiętać o tym, że nadal jesteśmy w lidze szóstej, znaczy jeśli wygram to spotkanie, to już jesteśmy w lidze piątej, a nie oszukujmy się, wygram ten mecz, jestem pewny siebie, czuję, że mam moc. No i dobra, liga piąta to tak połowa naszej przygody. Też nie chcę przesadzić z tym, że wiecie, że no miałbym jakiś już mega skład, choć i tak uważam, że teraz ta drużyna jest wyśmienita. No nie wiem, no. Trochę dużo punktów mi się teraz skumulowało. Co ma być, to będzie. Okej, przyzwoita drużyna z ligi francuskiej. Jest Pogba na środku obrony, zaraz obok Kimpembe. Mandanda na bramce, no wydaje mi się, że Ronaldinho pokona go dzisiaj co najmniej 3 razy. Tak w ogóle to w momencie, gdy nagrywam ten odcinek, wyszedł już nowy patch na Xbox One. No niestety jeszcze na PlayStation nie miałem aktualizacji, a z tego co wiem... A właściwie, bo już grałem sobie ten turniej kwalifikacyjny do Foot Champions na Xboxie, to nie ma już kick-off glitchu. Czy tam glitcha, nie wiem jak to powinno się odmieniać. To nie jest polskie słowo, a teraz tracimy... Nie tracimy bramki, wow! Kapitalne zachowanie naszego goalkeepera. No, zmiany według mnie bardzo duże, no i przy okazji to Foot Champions, że... No mówiłem już o tym w odcinku Ultimate Team, nie będę się powtarzał, jednak to, na czym mi najbardziej zależało, to kick-off glitch. No bo, nie ukrywam, pewnie czasami zdobywałem bramki w ten sposób, ale i dużo... Po takich akcjach bramek traciłem, co oczywiście nikomu się nie podobało. Też na turnieju w Barcelonie było to bardzo widać, więc dobrze, że ten patch już jest. Na Xboxie, na PlayStation, no pewnie zobaczymy go już w kolejnym odcinku Ronaldinho i spółka. A teraz powinniśmy dostać rzut wolny, a nie dostajemy, nie dostajemy. Ben Arfa, wiecie co, gra mi się dziwnie. Nie mówię, że jest handicap, no bo wszystko zależy od tego, jak będą działali moi napastnicy. Bo to, że obrony nie mam Znaczy, mam Laporte, czyli nowy nabytek Manchesteru City. Dobrze, że udało mi się go kupić w porę. Nie, no pewnie jego cena się nie zmieniła, tak tylko sobie żartuję. Jednak, no nie wiem, no... Może na ten patch już mentalnie czekam, bo grałem mecz na Xboxie i tam było tak płynnie. No znacznie lepiej mi się grało, ale poczekajmy, bo Paulinho jest w polu karnym i... Paulinho, Ronaldinho, no nie, no jednak Inho nie sprawia, że jest się nagle mega piłkarzem. Mbappé, Griezmann, dobra, z prawej, ale musi wejść na luzie. Mam wrażenie, że gra mi się źle przez to, że była tylko jedna kreska połączenia z przeciwnikiem, jednak przeciwnika szukałem jedną minutę, więc stwierdziłem, że zagram. Dobra, prowadzę, spoko. Rabiot, do Mbappé, który kończy na luzie. Oj, coś czuję, że to spotkanie długo nie potrwa. 2-0. Okej, połowa serii już za nami, a ja nadal nie przegrałem żadnego meczu. Jest to mój rekord, ponieważ nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek prowadził serię, w której aż tak długo nie przegrałem. No, w Ultimate Team to przegrałem swój pierwszy mecz, ale hej, 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 nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo tutaj przeciwnik naprawdę potrafi zaatakować. Jednak, no poważnie, raz widziałem statystykę, bo tak zażartowałem. Znaczy nie, chyba nie żartowałem, po prostu się zastanawiałem, czy kiedykolwiek wygrałem mecz na rozpoczęcie Ultimate Team. I okazało się, że ostatni raz to miało miejsce chyba w FIFA 14. No nie jest to najlepszy bilans, czy tam passa, że tak powiem. Więc dobrze, że chociaż tutaj mi idzie, no ale mając Ronaldinho, nie mogło mi nie iść. No i wydaje mi się, że to będzie koniec tego spotkania. O rany boskie, skończ to, skończ to! 3-0. Ale zobaczmy powtórkę, bo... O Jezus, no cudowne. Tak Neymar mnie zainspirował do zrobienia tego triku, bo... Chyba cały internet obiegła ta powtórka, gdy przerzucił piłkę w Pucharze Francji w ten sposób nad obrońcą wczoraj. Ale to było jeszcze lepsze, tylko szkoda, że ten obrońca się pojawił, by... przeszkodzić Ronaldinho, ale hej. Padła bramka, no padła. Teraz mógł paść samobój, ale nie padł. 3-0, a ten mecz jeszcze tak na poważnie się nie rozkręcił. Ale podziwiam przeciwnika za to, że nie wyszedł. Paulinho, Ronaldinho zauważył lukę w obronie i Mbappé. Ścigał go Pogba. Czy wykończy? No oczywiście, że to robi. A jednak, koniec tego spotkania. Przeciwnik za długo nie wytrzymał.
a może przeprowadzi jakieś zmiany, kto wie. To jeszcze nie koniec, rywal gra dalej. Wchodzi Rafa, bardzo szybki Portugalczyk, choć nie wiem, czy on jest w stanie zmienić mecz. Jeszcze Sanchez za Ibule, ale proszę, te zmiany coś robią, bo 1-4 jest. I chyba Rafa, właśnie ten, który dopiero co wszedł na boisko, trafił do siatki. Nie mam pewności, ale tak mi się wydaje, że to może być Portugalczyk. Czekam na potwierdzenie ze strony gry. Halo Centrala Warszawa. Kto zdobył bramkę? Miałem rację, Rafa. No to robi się nieciekawie. 5 bramek w ciągu 45 minut? No dobra, mecz ciekawy. Jednak... halo. Muszę zdobyć więcej. W komentarzach pod poprzednim odcinkiem widziałem ciekawą propozycję dotyczącą wyzwania ikony. No wiecie... o nową ikonę do serii. Mianowicie miałbym zdobyć identyczną bramkę, jaką Ronaldinho zdobył w meczu przeciwko Chelsea. No, to był po prostu gol, gdzie Ronaldinho stoi z miejsca i uderza no szczuba, czy tam z fałsza i zdobywa bramkę. Nie wiem czy... dobra, no czasami zdarzyło mi się w FIFA trafić bramkę z miejsca, jednak to byłoby bardzo trudne, a ja chciałbym jednak zobaczyć ikonę jakąś drugą w tej serii, więc chyba to odpuszczę, ale będę próbował to robić, żeby ładnie to... żeby tak po prostu było. Na przykład zobaczmy, czy teraz Ronaldinho... ej, dobra. To było prawie, że identyczne jak z Chelsea. Lukas w polu karnym niesamowite. 2-4. Przeciwnik naprawdę poczuł jakiś przypływ energii i wykorzystuje swoje wszystkie ostatnie szanse. No tutaj akurat byłem przekonany, że Gaja, bo to był chyba Gaja, odbierze piłkę Brazylijczykowi, a tu niespodzianka. Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek utopił prowadzenie 4 bramkami, ale w tym momencie Cavani, Sanchez, 3-4. Dobra, pełna koncentracja, to nie może się wydarzyć. Okej, Gaja został z przodu i to się opłaciło, to musi być gol numer 5, by... no i to jest rzut karny, no, zasłużyłem na niego, taka prawda. Faulował obrońca Paris Saint-Germain, a teraz Ronaldinho w środek pod poprzeczkę, 3-5. Tak w stylu Auriego to było. No i wykończenie też można powiedzieć, że w stylu legendy Arsenalu, 3-6 po wszystkim. No i tu cieszynka też w stylu kolejnej legendy Arsenalu, no coś pięknego, brawo Mbappe. Dobra, mecz już powoli się kończy, ale właściwie 7 bramkę z ogromną przyjemnością bym wpakował, więc niech będzie to coś w niezłym stylu. Ronaldinho. Aha. Nawet nie wiecie, ile ja takich sytuacji wycinam z odcinka. Ostatni gwizdek, pewna wygrana, pewny awans do Ligi Piątej. Piłkę do domu zabiera Mbappé, 3 bramki, no to był jego mecz, nie ma co. 7-0-0, nieźle. Przed nami Liga Piąta. Do awansu potrzebuje 16 punktów, mistrzostwo to punktów 19. Oczywiście celuje w cały sezon bez porażki, jak to się obecnie prezentuje. Zobaczmy, 26 meczów wygranych, 3 remisy oraz 0 porażek. W sumie 123 gole strzelone, średnio 4,24 na mecz i tylko 33 bramki stracone. Nieźle. Wydaje mi się, że mógłbym popracować trochę nad posiadaniem piłki. Dokładność podań według mnie jest idealna. No i bilans bramek. Coś pięknego. W razie czego kolejne losowania będę przeprowadzał w następnym odcinku, ponieważ nowych piłkarzy będę chciał trochę dobierać pod ikonę, która być może trafi do naszego składu. No, będę chciał sobie już ułożyć taki ostateczny skład w głowie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Teraz zagrajmy pierwszy mecz w Lidze Piątej. Spotkanie numer 2 mam obawy. Słuszne obawy, ponieważ być może moja wspaniała seria zaraz się zakończy. Martial, Mbappe oraz Alessandrini. No przeciwnik z pewnością wie co robi. Przy okazji bardzo solidny środek pomocy, no i obrona też niczego sobie. Dobra. 100% koncentracji, to musi być wygrana. Lewy obrońca miał pierwszą okazję w tym meczu. Na szczęście ją zmarnował. Mbappe. Do Tolisso, Wendel, znów ten obrońca, Vidal. Tutaj dużo piłkarzy potrafi uderzyć, ja musiałbym teraz wykorzystać to, że zaatakował całą drużyną. Nie było spalonego? Ja miałem wrażenie, że on stał przy moim bramkarzu. 1-0, dobra. Bez wymówek. Lecimy. Ronaldinho, ruletka. Mbappé, żyj, żyj, żyj. Kurde no, coś ciebie za napastnik. Griezmann. Mbappé walczy do końca, teraz wystarczy uderzyć z lewej nogi. Ferman niepotrzebnie wychodził, znaczy potrzebnie dla przeciwnika, niepotrzebnie dla mnie. Zagranie w porę do Gai. I właśnie, kogo mam tutaj szukać? Jest Dabo. No i właśnie nim okej. Mógłbym już nawet stąd uderzać, ale nie mogę. Paulinho. Szybkie rozklepanie. Mbappé. 1-1. Wchodzimy do tego meczu. Dobra. Trochę się bałem, że jednak
zacznę przegrywać jeszcze wyżej, ale skoro udało się zdobyć bramkę na remis, to uda się też zdobyć bramkę numer 2. Ronaldinho, no nie chciałem tego próbować w tym spotkaniu, ale było warto, bo nie mamy rzutu rożnego, mamy niecelne wybicie przeciwnika, no ale no właśnie, Griezmann to nie jest jakiś kolos, by sobie tak dobrze radzić w powietrzu. Teraz Ronaldinho, ale miał farta, to na luzie mogło się skończyć czerwoną kartką, ale dobrze wymierzył. Czemu Ronaldinho się odłączył od tej akcji? No nie wiem, wbiega Rabiot, Ronaldinho się cofa na pozycję Francuza, bez sensu, ja go potrzebowałem właśnie teraz do wykończenia tej akcji i go nie było, to mnie boli. Ronaldinho, McGiri i będzie bramka, tak, 1-2, co za akcja, uff, gol do szatni i to w jakim stylu, no, brazylijska magia. Oj, no dobra, tego się nie spodziewałem. Czemu? Przeciwnik grał naprawdę dobrze, to był wyrównany mecz. Znaczy, no miałem większe posiadanie piłki, to jest to, co chciałem robić, pracować nad tym, ale nie wiem, co się stało. Pierwsze 3 punkty w lidze piątej, mi to pasuje. Dobrze, co mogę dodać? Na dzisiaj jest to tyle, jednak tak jak powiedziałem na początku, daję wam wybór. Wybrałem 5 piłkarzy, z których to wy wybierzecie tego jednego ostatecznego, o którego to będzie specjalna pula wyzwań. Link do ankiety macie w opisie, jak i w komentarzu przypiętym pod tym filmem. Pewnie to puszczę też na Facebooku i karcie społeczność, żeby był duży zasięg. Jednak pozwólcie, że zerknę na swoją listę, już wam przedstawiam kandydatów. Carles Puyol, no chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, Frank Rijkaard, ponieważ to on sprowadził Ronaldinho do Barcelony, Roberto Carlos, no bo legenda reprezentacji Brazylii, wiem, że w Barcelonie nie grał, ale Brazylia, Ronaldinho, wiecie, że to się ze sobą łączy, Patrick Kluivert, również legenda FC Barcelony i numer 5, Thierry Henry. Wybór należy do was, głosowanie trwa do premiery kolejnego odcinka, czyli no pewnie do soboty, do niedzieli. I tak się wszystko wyjaśni w ciągu pierwszych kilku godzin. Dobrze, ja dziękuję wam za oglądanie, losowania, jak i wyniki głosowania i nowe wyzwania. Wszystko w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!